moje drogie koziorożce, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na wiosnę. Przede mną talie, których będę używać w filmach dla Was, a na wiosnę sprawy przedstawią się następująco. Film główny, YouTube'owy, omawiający 7 kwestii z naszego życia, w sensie z Waszego życia. Na każdą z kwestii wyjmę 3 karty przynajmniej, czyli w tak zwane 7 trójek. Do tego film dodatkowy dla osób wspierających mój kanał, gdzie będzie podkowa w odniesieniu do spraw miłości romantycznych, miłości do siebie również oraz Vimeo, link poniżej, a na Vimeo sprawdzimy, co osoba, którą nosicie w sercu, o której myślicie, tak, z którą czujecie powiązanie energetyczne, platoniczne, jesteście w relacji, myśli, czuje i zamierza wiosną, wraz z dodatkową informacją z kart z przesłaniami, co dla Was będzie ważne w odniesieniu do jakby tej Waszej osoby, tak? Do jej działań, do jej myśli, do tego, co czuje. Dobra, zaczynamy, słuchajcie. Tu mam karty Vimeo, tu mam karty dodatkowe, a tutaj talie główne i zaczynam. Zaczynamy, słuchajcie, pierwsza karta, czyli taki ogólny rzut oka. Co my tu mamy? Sprawiedliwość. Okej. Sprawiedliwość. Muszę doprecyzować. Dajcie mi sekundę. Okej. I król buław. Duża dawka dojrzałości, słuchajcie, bo energia króla tutaj, buław, to jest osobnik, który ma siłę w sobie, ma pasję, ma wiedzę, ma doświadczenia, ma doświadczenie, ma charyzmę, ma zaufanie do siebie, pewność siebie, żeby działać, ok? I to jest obok sprawiedliwości, czyli działać odpowiedzialnie, a w taki sposób przemyślany, a gdzie bierzemy, jakby dokonujemy świadomego wyboru, takiego, który po pierwsze daje nam jakąś, powiedzmy sobie, taką możliwość rozwijania spraw na bardzo wysokim poziomie, a po drugie wyboru, gdzie zdajemy sobie sprawę, jakie niesie to ze sobą konsekwencje. Okay? Bardzo dojrzała energia, silna też. Okej. Okay. Wiecie, i teraz już tak wchodząc bardzo szczegółowo, to część z Was może chcieć rozwiązać prawnie, rozwiązać jakieś sprawy z kimś z Trygonu Ognia na przykład, tak? Baran, lew, strzelec. I to będzie gdzieś też bardzo ważne dla Was w okresie wiosny. Ale sprawdzamy dalej. Jak Wy wiosną się nam tutaj prezentujecie? Rycerz buław, działamy. Okej. Okay. 6 kielichów. No słuchajcie, działamy, działamy, działamy tutaj z wielką odwagą. Podróże, wyjazdy, nowe różne aktywności, które sprawiają, że po prostu krew krąży w żyłach. Może trzeba komuś pomóc, akurat tak patrzę na tą kartę w ten sposób tutaj, dlatego że moim zdaniem Wy macie te środki, okay? A tutaj stoją osoby potrzebujące z jakiegoś powodu, okay? Wesprzeć, niekoniecznie środkami finansowymi. Okay, może to będzie dla kogoś ważne. No i wielka uprzejmość, ale też jakby bycie miłym i dobrym dla siebie. Tak mi przychodzi jeszcze do głowy, koło fortuny, dokładnie. Jakaś zmiana życiowa, która spowoduje, że Wy z wielką odwagą możecie mieć możliwość wsparcia kogoś w jego rozwoju na przykład. Okay? Za leczenie jakichś deficytów, jakichś takich, powiedzmy sobie, trudnych sytuacji. Rozczarowanko też, albo trudna decyzja w ogóle, trudna decyzja moim zdaniem, może jak pogodzić względy racjonalne odnośnie jakiejś konkretnej sytuacji, w której jesteście, a względy uczuciowe, emocjonalne, może jak działać w zgodzie ze sobą, żeby nie ranić innych, dla nas ważnych osób, to jest tutaj takie rozkminy, powiedziałabym, okej. Sytuacja w sprawach rodzinnych i jej dalszy rozwój. 7 monet, cesarz, dużo cierpliwości, powiedziałabym, i kochankowie.
Dużo cierpliwości, dużo racjonalności. Jeśli podejmujecie razem z partnerem, z rodziną jakieś nowe przedsięwzięcia, bo trzy buławy mówią o takim, powiedzmy sobie, kroku milowym, o tym, że chcemy zmienić realnie coś w naszym życiu i tak naprawdę już podjęliśmy decyzję, okay? I teraz jakby koordynujemy, czy wszystko zmierza w pożądanym, przepraszam, przez nas kierunku, no to koordynujmy nadal i ten cesarz ma w sobie tą wielką wolę i siłę do tego, żeby sprawdzać, czy aby na wszystko, że czekam cierpliwie, okej, okay, ale to nie oznacza, że czekam bezrefleksyjnie. I czekam jakby i sprawdzam sobie, czy aby to wszystko, co zaplanowałem wspólnie z rodziną, no, rozwija się tak, jak sobie to ustaliliśmy, tak? Jakby jakieś sprawy zostały określone. Jakieś też, powiedzmy sobie, zobaczcie, magik jeszcze tutaj, panna bliźnięta. Dla części z Was jakieś przełomowe momenty w miłości też, wśród rodziny, tak? Pamiętajmy, że każdy z Was powinien sobie sam zdefiniować rodzina, jakie to dla Was jest środowisko, okej? Okay? Bo to może być mąż, to może być żona, to może być mama, tata, brat, siostra, to mogą być też przyjaciele, którzy też są naszą rodziną, tylko z wyboru. I tutaj są jakieś przełomowe momenty, przełomowe decyzje o podłożu miłości, uczuć, emocji. Ważne też, od razu powiem. Możecie też do siebie przyciągnąć kogoś, z kim stworzycie rodzinę, bliźniaka jakiegoś, bo on się bardzo silnie zarysował, ale niekoniecznie. Sytuacja w sprawach materialnych. Odpoczynek. Czyli taka praca, gdzie, powiedzmy sobie, nie przemęczamy się z jakiegoś powodu. Jakaś administracyjna historia może. Tak, tak, dużo myśli. Dużo myśli, wymiana korespondencji, tak mi przychodzi do głowy. Takie bardzo analityczne, czasami zero-jedynkowe podejście. Wielka logika w pracy, ok? Czyli raczej też praca koncepcyjna, powiedziałabym. Mniej działania na ten moment, być może. Tak, praca koncepcyjna. Jeśli zmieniliście pracę, jeśli coś, jeśli wcześniej były jakieś, powiedzmy sobie, takie, jeśli jesteście na etapie transformacji swojej zawodowej, to tutaj albo ktoś z trygonu powietrza ma duże znaczenie dla Was, bliźnięta, waga, wodnik, albo jest to osoba, która może Was wesprzeć w tym działaniu, albo dla Was to jest taka prośba, żeby się koncentrować na stanie faktycznym. Jeśli potrzebujecie wsparcia prawnika, wsparcia jakiegoś mediatora, to to się tutaj też rysuje. Sprawy urzędowe w ogóle się mocno rysują, sprawy administracyjne, sprawy sądowe być może, które będą od Was wymagały wsparcia się pomocą kogoś, kogoś, kto ma więcej wiedzy, ok? Dziewięć buław, no idziesz dalej, ale powiedziałabym, że najpierw masz dobry plan działania, zanim przystąpisz do działania sensu stricte. Czyli może wiosna będzie raczej działaniem koncepcyjnym, w kooperacji z innymi ludźmi, którzy mają więcej wiadomości, więcej wiedzy w danym zakresie, okej? Okay? I na tym takim taktycznym planie może trzeba będzie się skupić. W ogóle dużo pracy umysłowej tutaj jest, umysłowej, sensu stricte, tak? Przy komputerze, planowania, wymiana jakichś takich myśli, korespondencji, które może w dalszym okresie przełożą się na działania dopiero. Okej, okay. Natomiast co mamy w sprawach uczuciowych i dalszy rozwój? Siedem kielichów, to dwa razy się już pokazuje nam wybór. Oczywiście adoratorzy są. No, no. No w związkach, powiedziałabym, stałych, to jest pierwsza historia, która tu się dobrze tak zarysowała, to dzięki własnej kreatywności i dzięki temu, że się troszkę może rozmarzycie i zechcecie jakby zrobić coś nieszablonowego i niestandardowego, uda Wam się ożywić relacje z partnerem. Okej, okay, cztery monety. Tak, należałoby wyjść, słuchajcie, poza jakąś sztampę w stałych związkach. Po prostu. Czyli może sobie przypomnieć, jak to było na początku, krótko mówiąc, bo ten rycerz kielichów to są zazwyczaj pierwsze gdzieś tam takie spotkania, ale rycerz kielichów to jest też takie trochę słodkie nic. Wiecie, to nie jest król, to jest ktoś, kto tak czaruje, jest bardzo czarujący, adorujący. Może trzeba na to zwrócić uwagę w stosunku do Waszego partnera, tak? Którego macie szansę ponownie do siebie przyciągnąć i się też tutaj pokazało. Dla singli, słuchajcie, no to
Siódemka kielichów mówi o możliwości dokonania wyboru, podjęcia decyzji spośród kilku jakichś takich sytuacji, którymi potencjalnie bylibyśmy zainteresowani. No i jakby trzymajcie się swoich własnych przekonań, tak mi przychodzi do głowy. I ważne jest wybieranie, powiedzmy sobie, takiej relacji z jakiegoś powodu, która w dłuższej perspektywie może być traktowana serio. Tak? O tym mówi papież. To już są poważne sprawy, poważne relacje, ok? Gdzie obie strony nie mają nic do ukrycia, są sobą i mają czas dla siebie, tak to nazwę, i widzą tę relację w jakiejś takiej głębszej, dalszej perspektywie czasowej. Ok. Sprawdzimy zresztą relację i miłość w pozostałych rozkładach, ale tu się to zarysowało dosyć przyjemnie. Nie ma żadnych takich trudności na ten moment przynajmniej, ok? Wasz stan, tak to nazwę, wasza forma, tak? Zobaczymy, co tutaj karty pokażą, jak dbać o formę. No, może zmienić jakąś aktywność trzeba. No, powiedziałabym, że tutaj fajnie by było chyba zmienić jakąś aktywność. Zmienić coś, moi drodzy. I tutaj też to potwierdza rycerz buław w zasadzie. To nie wszystkim może się spodobać w waszym otoczeniu. Tak, co pozwoli Wam zrzucić jakiś ciężar z siebie, bo odżywiać będzie Was bardziej. Bo tutaj mamy kartę kogoś, kto jest jakby niezadowolony z obecnego stanu życia i stanu, przepraszam, stanu posiadania, stanu bycia, stanu rzeczy, i zastanawia się, co ma zrobić w zasadzie, co mu przyniesie radość, co mi sprawi jakąś tam satysfakcję, ok? No i tu jest taka szczerość w obu tych kartach, żeby być szczerym ze sobą i moim zdaniem rozpocząć coś nowego. Wasza własna energia tutaj na końcu. Coś, co pozwoli Wam zabłysnąć. Coś, co pozwoli Wam się pokazać, jak silni jesteście. Może wrócić do czegoś, co robiliście wcześniej, co sprawiało Wam dużo satysfakcji. Tak, nie trzymać się jakiegoś, powiedzmy sobie, takiego utartego schematu. Rozwijać się w jakimś aspekcie, który być może w przeszłości przyniósł Wam jakąś satysfakcję. Ale z jakichś powodów nie mogliście tej aktywności uprawiać, bo budziła może kontrowersje u partnera, wśród otoczenia, nie starczało Wam na Was na to czasu, ciągle musieliście walczyć o czas, żeby mieć dla siebie ten moment, żeby jakby oddać się temu, co sprawiało Wam tą radość, ok? No dziwne, słuchajcie, tutaj jest, tak jakbyście... albo jakbyście poszukiwali dla siebie w okresie wiosny, czegoś nowego, bo to wszystko, co do tej pory robiliście, nie jest dla Was satysfakcjonujące z jakiegoś powodu. Przestało rozwijać. Ta woda tutaj się silnie zarysowała, słuchajcie. Dla części z Was jakieś sporty wodne? Mogą mieć znaczenie? Wiecie, i sporty wodne, znaczy no taka aktywność związana z wodą i to jest to mogą być najróżniejsze historie. Surfing, kajty, łódki, kurczę, tutaj jakby nawet wędkowanie, no nie wiem, to już są po prostu takie historie, ale tak to silnie jakoś tutaj, pomimo, że jesteście znakiem ziemskim, to jakoś tutaj to się tak przebija. Że w tym zakresie może warto by było się rozwijać, bo tu jest też ta arcykapłanka, czyli ktoś, kto po prostu ceni sobie takie trochę oddalenie. Czyli to jest, to miałoby być coś może niekoniecznie zespołowego, tak bym chciała powiedzieć. I to też dlatego tutaj ta czwórka mieczy, on coś proponuje tej osobie i nie jesteście na to otwarci. Tak jakby to niekoniecznie miałaby być aktywność zespołowa. Okej? Okay? Dobrze, może komuś to pomogło. Tak mi to przychodzi do głowy, słuchajcie. Okej. Okay. Nadzieje i oczekiwania Wasze. Królowa Kielichów. Paś mieczy.
Król kielichów. Super, że stworzycie fajną relację, fajny związek. Jeśli są dzieci, że wam się odbuduje gdzieś tam jakaś relacja. Może się nie posypała, ale że po prostu już będzie dobrze wszystko. I to karty też pokazują tutaj. Mamy parę, bardzo silną, zakochaną w sobie, ale też taką na poziomie króla i królowej, co oznacza, że to są już osoby dojrzałe, które niezależnie od wieku, dojrzałość to niekoniecznie jest związana z wiekiem w moim odczuciu, to są osoby, które już trochę przeżyły, tak? I dzieci w środku są, mogą być jakąś taką, powiedzmy sobie tutaj, mogą być ważnym aspektem tej całej relacji. Część was może ma po prostu nadzieję na to, że dzieci się pojawią. Wspólne spędzanie czasu, odpoczynek, tak? Siedem mieczy, matłaj. Sześć, okej, ale z dziećmi sprytnie. Okej, dobra, to już wiem. Jeśli są tu osoby, które mnie słuchają, które są w stałych związkach, takich powiedzmy sobie, gdzie są dzieciaki, to nieprzewidywalność dzieci, bądź też ciągła chęć do tego, żeby zdobywać nowe informacje, albo w ogóle, żeby pobudzać dzieci do tego, żeby zdobywały nowe informacje, żeby się rozwijały, żeby odkrywały nowe hobby, jakieś dla siebie pasje, będzie wymagała od was jakiegoś rodzaju sprytu. Sprytu i bycia uprzejmym. I to przyniesie satysfakcję. Okej? I radość. Przyszłość, czyli z tym, z czym wchodzimy do okresu lata. Mamy 9 mieczy, czyli zmartwienia o naukę dzieci lub o sprawy z dziećmi, lub o to, jak ten biznes, na którym tutaj pracujecie, zacznie faktycznie funkcjonować, bo tutaj możecie chcieć go już wdrażać, ten biznes, ten pomysł w życie. I jest zmiana, jest transformacja. Czy jest jakaś gruntowna zmiana? I znowu sprawiedliwość. Słuchajcie, no załatwcie swoje sprawy urzędowe, bo jeśli macie jakieś tam niedociągnięcia, bądź też niepozałatwiane historie, bo sprawiedliwość nam wyskoczyła tutaj dwa razy. A jeśli już ktoś teraz wie, że mogą nastąpić jakieś rozstrzygnięcia prawne, no to prawnik też nam się pokazał po waszej stronie. Czyli potrzeba jest moim zdaniem tutaj zabezpieczenia się dodatkowo kwestiami wsparcia prawnika. Znaczy nie kwestiami wsparcia prawnika, bo to masło maślane, tylko po prostu znaleźć sobie prawnika, ok? Albo zmienić prawnika, po prostu. I nie martwić się na zapas, to bym powiedziała. Z czym wchodzimy? Może tak już bardziej konkretnie. Uspokójcie myśli, bo to nic nie da, ok? Starajcie się podchodzić do tego, co będzie wam gdzieś tam zatruwać trochę myśli racjonalnie i tak pomału, cegiełka po cegiełce, że tak powiem, sprawy budować na przykład lub sprawy rozpatrywać, nie brać na siebie za dużo. I dodatkowo tutaj jakby przychodzi szansa na odnowienie, na zbudowanie czegoś nowego, na tworzenie czegoś nowego, co jest związane z jakąś przemianą w was też, z odpuszczeniem jakiegoś starego schematu i znalezienie wielkiej kreatywności w sobie od początku. Skorpion może mieć duże znaczenie lub ktoś, kto ma skorpiona w swoim horoskopie urodzeniowym. Ta osoba może wam przynieść dużo świeżości albo pomóc wam w tym trudnym okresie transformacji, albo będziecie po prostu gotowi do tego, żeby dokonać jakichś zmian na podstawie, bo do nich dojrzeliście. Może, część z was może dojrzeje do dokonania jakiejś zmiany, ponieważ jesteście na to gotowi sami, wy sami. Część z was może się martwić pracą urzędową, martwić jakimiś urzędami, martwić o urzędy, jakieś sprawy związane z urzędowymi kwestiami. Nie martwcie się o to, bo pamiętajcie, że w razie czego macie koło siebie ewentualnie osobę, która wie więcej i będzie w stanie wam pomóc. Ok? Wchodząc do lata, tutaj te dzieci się tak silnie rysują, to też może już będzie czas na to, żeby porządnie zaplanować okres letni, wakacyjny po prostu. I czas z dziećmi, zaopiekować się też dziećmi, sensu stricte, z jakiegoś powodu, tak? Nie twierdzę, że są niezaopiekowane, ale po prostu, jeśli no, skupić się na dzieciakach, krótko mówiąc. I tworzyć nowe pomysły, bo tu jest duża dawka, tworzyć, w ogóle tworzyć, bo tu jest duża dawka takiej inspiracji, kreatywności. Muszę jeszcze jedną kartę wyciągnąć, bo to wyjście jest takie, no tworzyć, aspiracja, kreatywność, paść buław.
tworzyć 8 monet, pracować, douczać się, nie martwić się na zapas. Jeśli martwicie się, że macie za mało wiedzy, chcąc procedować jakieś swoje dodatkowe, jakieś swoje pomysły, nie martwcie się tym, uspokójcie sobie umysł i douczajcie się, dowiadujcie się więcej. Aspiracje się tu cały czas pojawiają do tego, żeby działać, ok? I spędzać czas z dziećmi i znowu paść buław. Dzieci będą bardzo ważne z jakiegoś powodu. Dzieci lub młodsi członkowie waszej rodziny, albo ktoś młodszy, taki nie do końca przewidywalny w swoim działaniu, kogo trzeba będzie troszkę zrozumieć, no po prostu. Dziękuję wam, drogie moje koziorożce. Uważajcie na siebie bardzo, proszę. Trzymam za was kciuki i do usłyszenia.